Psalm 103 od wiersza pierwszego. Błogosław duszu moja Panu i wszystko co we mnie imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszu moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Zachęta do tego, by uwielbiać Boga, by Jemu oddawać chwałę i cześć. Co ciekawe, Dawid do samego siebie się zwraca w tym psalmie. Nie do innych, ale do samego siebie. Duszo moja, błogosław Panu. Nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach, jakie ci wyświadczył. Jest taka tendencja niebezpieczna w życiu każdego wierzącego, że zapominamy, że przyzwyczajamy się do tego, co Bóg czyni w naszym życiu, co uczynił. To gdzieś staje się taką naszą normą, i potrzeba jest, aby na nowo to sobie uświadomić i tak wyliczyć. Po prostu taką listę sobie zrobić, co Bóg uczynił w naszym życiu, bo to pobudza nas do tego, aby oddawać Bogu chwały, by jemu dziękować. Dlatego Dawid do samego siebie właśnie tak się zwraca. Duszo moja, nie zapominaj, nie może być tak, że zapomnisz o tym, co Pan w Twoim życiu uczynił. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. Tak Dawid mówi do siebie. Tak i my możemy zwrócić się do samych siebie. On ratuje nas od zguby. On okazuje nam łaskę i litość każdego dnia. On napełnia nas swoim dobrem całe nasze życie. On sprawia, że możemy w duchu odnawiać się, jak u orła odnawia się młodość. Pan wymierza nam sprawiedliwość. Pan przywraca nam prawo. Nam, gdy jesteśmy w uciśnieniu, o nas nie zapomina. No właśnie. Jak ważne jest to, abyśmy z własnego doświadczenia, z własnego życia mogli mieć taki powód ku temu by uwielbiać Boga by wywyższać go by śpiewać pieśni by się do niego modlić modlitwą takiej adoracji modlitwą uwielbienia aby nie zapominać o tym by to było taką wręcz naturalną reakcją naszego ducha i naszej duszy i naszego ciała również kiedy podnosimy ręce kiedy śpiewamy kiedy chwalimy Boga to jest piękne Bóg Oczekuje od nas chwały, modlitwa uwielbienia. Ona dodaje nam też skrzydeł. Ona sprawia, że myślimy o Bogu, o tym, który jest potężny. Wtedy właśnie okoliczności naszego życia, które niejednokrotnie są trudne, są gdzieś w cieniu, bo... W świetle jest Chrystus, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary, który wszystko czyni doskonale, Bóg, który ma wszystko pod kontrolą, kiedy Jego uwielbiamy, kiedy koncentrujemy się na Wszechmogącym, na świętym, na naszym Zbawicielu, wtedy inaczej też patrzymy na to, co nas otacza. Modlitwa uwielbienia, jakże ważny aspekt w naszym życiu. Ktoś powiedział, to jest wielki przywilej dla nas, kiedy możemy uwielbiać Boga, kiedy możemy go chwalić, kiedy możemy się zachwycać Jego obecnością, Jego działaniem, kiedy możemy być wdzięczni za to, co w naszym życiu uczynił. Kiedy możemy dziękować, i w tym dziękowaniu, w tej postawie uwielbienia Boga, przychodzi nowa wiara, przychodzi taki nowy impuls ku temu, by, by chwalić Boga, by zwyciężać, by Jemu służyć, dla niego żyć. Właśnie ktoś powiedział, że w zasadzie to my bardziej potrzebujemy tego czasu uwielbienia Boga niż sam Bóg. Bóg nie ma kompleksów, Bóg nie ma jakiegoś takiego poczucia niedowartościowania, Bóg jest doskonały w swojej istocie, w swoim działaniu, Bóg jest miłością, Bóg jest wszechmogący. To my potrzebujemy, przez uwielbienie Boga, na nowo sobie uświadomić to, jak potężny jest Bóg w naszym życiu. Oczywiście jest to radością dla Boga, kiedy my Go chwalimy, bo Bogu chodzi o społeczność z Nami, bo Bogu chodzi o nasze relacje z Nim, jakie, jakie On nam umożliwił, przez to, że przebaczył nasze grzechy. On nam wszystko przebaczył. On sprawił, żebyśmy byli w Jego obecności, pełni zachwytu, wdzięczności, radości, szczęścia, zapału, gorliwości, pełni Jego ducha. A więc piękna modlitwa uwielbienia, kiedy jesteśmy. Na nabożeństwie, kiedy możemy chwalić Boga, śpiewać, podnosić ręce, klękać, kiedy możemy Jemu oddawać chwałę, kiedy jesteśmy też sami w modlitwie, też możemy Jemu oddawać chwałę. Jest to piękny czas uwielbienia Boga, kiedy on jest wywyższony, a my na nowo jesteśmy utwierdzeni w Jego łasce, w Jego mocy, bo przecież tak wiele rzeczy Pan uczynił w naszym życiu. On leczy nasze choroby, on ratuje nas od zguby, on okazuje łaskę, litość. Nasyca dobrem nasze życie, czyli jest zaopatrzenie od Boga dla naszego życia. Daje nam siłę, że możemy się odmładzać w naszym duchu, możemy czuć się rzeczywiście tacy świezi, nowi, pełni zapału gorliwości. No, błogosław duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, w imieniu Jego Świętemu. Ja na taką modlitwę Dawida, uwielbienia modlitwę, mogę powiedzieć również swoje Amen. A czy Ty również? Chwała niech będzie za wszystko Bogu. Amen.